Się z wami z mojego biura. Mówię tak cicho, bo Darek jeszcze śpi, a tutaj jak się coś mówi w tym pokoju, to w drugim mega słychać, więc nie chcę go budzić. Wstałam dzisiaj o 5:40, żeby iść na 7:00 na trening. I teraz mnie złapało lekkie zmęczonko, a jest dopiero 9:00. Więc, ale fajnie, cieszę się, bo mam mega dużo dnia dzisiaj jeszcze, żeby robić rzeczy i pracować. Więc właśnie zaraz będę pracować. I dzisiaj jest mój ostatni dzień pracy przed świętami. Jest czwartek. Jutro wyjeżdżamy do Szczecina, do rodziców Darka. No i właśnie dzisiaj muszę upiec sernik, troszkę się spakować. Gacka też zabieramy ze sobą, więc jeszcze jego rzeczy musimy spakować i w ogóle wszystko. Więc taka spora logistyka. No ale ogólnie cieszę się, że to już ten czas świąteczny, bo powiem wam, że już tak czuję, że potrzebuję przerwy, bo jadę trochę na oparach. Już takie wiecie, po prostu jeszcze pod koniec roku mega dużo się dzieje i wszyscy chcą projekty dowiezione do świąt albo do nowego roku właśnie. Więc jest takie duże ciśnienie, duża presja. No więc cieszę się, że właśnie już są te święta zaraz i że nowy rok będzie i my na Sylwestra w ogóle wyjeżdżamy do Barcelony, słuchajcie, z naszymi przyjaciółmi. Będziemy jechać autami i robimy takiego tripa, że będziemy robić też przystanki po drodze oczywiście i właśnie dzisiaj też muszę ogarnąć to. No i ogólnie, no właśnie Gacek do mnie przyszedł. Cześć, chodź. Już usłyszał, że mówię do kogoś i przyszedł skontrolować. Ajajaj. No i jaram się na maksa tym wyjazdem, bo w tym roku mieliśmy mało... Sorry. W tym roku mieliśmy mało podróżowania, a w zeszłym roku na przykład dużo więcej jeździliśmy, więc tak czuję, że po prostu dużo mniej odpoczywałam w tym roku. No. Ale tak, więc plan na dziś, już wiecie jaki jest. A, wieczorem idziemy na Wigilię, powiedziałam to tak niewyraźnie. Idziemy na Wigilię z naszymi znajomymi, no i mega się cieszę. Muszę wam coś pokazać, moi drodzy. Darek robi prezent. Dla świąteczny, dla swojego przyjaciela, naszego przyjaciela wspólnego. I Darek właśnie... Nie, ja pokażę wam po prostu. To było na...
Opowiedz, co robisz? Rysuję laurkę dla mojego fizycznego przyjaciela. I co to będzie? Wpadłem na pomysł, że zrobię mu bonne kebaba. Ty wpadłeś na ten pomysł? Wpadliśmy na ten pomysł. Wpadliśmy? Z moją małżonką, szanowną. Zrobię mu bonne kebaba. Wsadzę mu pieniążki na kebaba, bo kebab nie robił, niestety, kart podarunkowych. Niesamowite. To jest kebab. Piękny. I co u góry mogę napisać? A pokaż jeszcze przód z laurki. Christmas Edition. 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 Christmas Edition. Co mogę napisać? Kurde, pokaż. Jo. Właśnie kładę się spać. Jeszcze będę czytać sobie książkę i właśnie chciałam wam pokazać, bo wczoraj kupiłam nową książkę, którą zaczęłam też od razu. I to jest Obsesja piękna. Jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety. I to jest książka, którą zadała mi do przeczytania moja terapeutka. No i jakby właśnie mówi o tym, jak kultura, social media, popkultura, wszystko co się dzieje w dzisiejszym świecie, jak to zakrzywia nam, dziewczynom, kobietom, dziewczynkom, młodym, obraz patrzenia na siebie, na swoje ciało, w ogóle na kobietę. I przeczytałam dopiero 32 strony. Już mi czacha dymi, a co dopiero jak ją skończę. I po prostu ta książka jeszcze na dodatek jest oparta wszystko na badaniach, na, wiecie, analizach, statystykach i tak dalej, co dodatkowo dodaje takiego, wiecie, jakby tak, takiego tąpnięcia, że to nie jest takie po prostu coachingowe jakieś gadanie, tylko suche fakty często. I z jednej strony jest to bardzo przykre, a z drugiej właśnie tak pokazuje mi, że kurde, dziewczyno, ogarnij się. No i powiem wam więcej, jak trochę więcej jej przeczytam, ale to jest to ona. I tyle. Jestem strasznie zmęczona, bo wstałam o 5 dzisiaj, 40. I jutro też wstaję wcześniej, o 6 rano ustawiłam sobie budzik, żeby pójść jeszcze na siłkę przed wyjazdem, popracować i jeszcze spakować się, ogarnąć dom, a wyjeżdżamy około 14, więc mam nadzieję, że uda mi się to wszystko zrobić. No, a teraz będę czytać i idę spać. Spakowanie, czas zacząć. Muszę się spakować na 4 dni. No. Jedna elegancka stylóweczka na Wigilię, a reszta dresy i piżama. Piżama oczywiście świąteczna. Nie inaczej. Dzisiaj co jest? Piątek, czyli tak, gacie na sobotę, niedzielę, poniedziałek, 24, 25, 26, dobra, czyli do wtorku, czyli poniedziałek, czekaj, nie,
Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. No, cztery pary gaci, cztery pary skarpet. Dobra. Dramat. Dramat. I będzie dobrze, Gacku. Kacę i tak cierpiałem. Nie wiem, czemu jej nie zgasiłem, jak wyszłaś z pokoju. Tylko z nią cierpiałem, jak leżałem i tak... Ale odwróciłeś się w drugą stronę i po prostu sobie spałeś. A i tak było takie... Jesteśmy w Szczecinie. And so I'm offering a simple phrase. Pani, co ty? Matko, życie jej niemiłe. Dobrze, co musimy ogarnąć? Kupić tak, prezent dla twoich rodziców od moich rodziców. Opakowania na prezenty. I tyle w sumie. A, jeszcze w dealzie chyba dla Ksyla jakieś słodycze? Tak, no, dla Lili też. A, no i na kawkę mieliśmy jechać. Chyba wolę najpierw to ogarnąć, żeby się już nie stresować. Tak. No. Potem możemy na kawkę poczytać sobie książeczkę chwilkę. Tam. Co powiesz na to? Przyszliśmy kupić buty. Czemu ostrość nie łapię? Nie wiem, już jest. Ile kupuję strasznie drogie buty? Nie są strasznie drogie buty. Są strasznie drogie buty. Czy są na promocji, więc bez przesady, tak? Ile kosztują na promocji? 570. Bierzesz? No chyba tak. Czy ma nogi lub stopy? Tak. Okej, okay. Czy jest w przeważającej części niebieski jak niebo? Nie. No tak właśnie myślałem. Co? Tak. Nie powiem mi. Tak. Nie. Jakie przykre. Tak. 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 No może, no. Tak. Zasram się. Tak. Za... Możesz powtórzyć? No kurna tak. Ile razy mam ci powtarzać, że tak? Darek już bardzo długo odpowiada na pytania. Nie wiem. Nawet nie kupił tej zabawki, ona jest po prostu... Nie. Z tego sklepu. Dobra, nie, macham, nie będę... Strasznie dużo pytań. Idziemy. Do widzenia.
Nie, ciekawe było. Ale nie ruszaj tak. Static. Let it be. Static. Świetna kawiarnia. Polecam. Dobra kawa, przelew. Co to było, Panama? Panama. Panama. Kwaskowe, pyszne. Ta kawiarnia ma bardzo ładną przestrzeń, ale bardzo małą. Więc siedzimy tu, siedzę tu, ale idziemy teraz tam. Zobaczymy. Oła! Chciałam sobie poznać. Będą z dodatkiem hybrydy.